Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witamy Was serdecznie. Co tam u Was słychać? Pewnie tak samo wietrznie jak i u nas. O, u nas to tylko troszkę powiało. Kilka drzew połamało i płotki wyrwane. Ale my jesteśmy schowani. Po lewej stronie, tak stojąc przodem do morza, mamy Isle of Wight. A po prawej stronie chroni nas Weymouth i Swanage. Sztorm Eunice przyniósł w piątek ekstremalne wiatry do dużej części Wielkiej Brytanii, po tym jak sztorm Dudley spowodował poważne zakłócenia na początku tygodnia. Dudley to chyba był w Harrym Potterze, ten taki kuzyn Harry'ego. Nie wiem, ja znam Dudley, a to jest taki program do animacji filmów. Brytyjskie Biuro Meteorologiczne wydało rzadkie czerwone ostrzeżenie pogodowe. Niebezpieczeństwo dla życia. Z przewidywanymi wiatrami, dochodzącymi nawet do 100 mil na godzinę w niektórych obszarach przybrzeżnych i spodziewanym obfitym śniegiem w niektórych miejscach. Ale to na północy Szkocji. Ponad 30 tysięcy domów w południowo-zachodniej Anglii zostało w piątek rano bez prądu, a na wybrzeżu Cornwalli w Porthleven odnotowano ogromne fale, gdy sztorm wdarł się do Wielkiej Brytanii. Haniu, a opowiesz, jak to było w Twojej szkole w czwartek? Pani Was poinformowała, że szkoła w piątek odwołana z powodu bursztynowego alertu pogodowego. Opowiesz nam trochę o tym? W piątek był supposed to be Mufti Day. Czyli w piątek miał być Mufti Day, czyli taki dzień bez mundurka, tak? Tak. Mieliście przynieść na szkołę 1 funta? Tak. Ja mówię na szkołę, ponieważ zawsze jak jest Mufti Day, to jest taki dzień właśnie wolny. Nie musicie nosić swoich mundurków i żeby wspomóc szkołę, każdy uczeń proszony jest, żeby przynieść 1 funta, tak? I co pani powiedziała w czwartek, jak się okazało, że w piątek będzie zagrożenie pogodowe? Połowa klasy była szczęśliwa i druga połowa była nieszczęśliwa. I ja chciałam naprawdę iść do szkoły z moim Mufti Day thing. A, bo chciałaś się fajnie ubrać, tak? Tak. A co pani powiedziała o zagrożeniu? Mówiła coś? Mówiła, że będzie bardzo duży sztorm. Ale jak już wróciłaś do domu, to byłaś bardzo podekscytowana, prawda, Haniu? Oglądałaś na bieżąco pogodę z mamą. Nawet mapę narysowałaś nam, na której dokładnie zaznaczyłaś przewidywane uderzenia sztormu oraz jakie i gdzie będą prawdopodobnie alerty. Alerty, czyli ostrzeżenia. I jak wyglądał u nas poranek? Byłam bardzo zawiedziona. A dlaczego? Bo u nas było deszcz i troszkę wiatru. No właśnie, to chyba z tego powodu byłaś zawiedziona, że tyle czekałaś na sztorm, a on tak naprawdę to nie przyszedł. No ale my mamy sporo tych sztormów u nas. Kilka razy w roku. Oczywiście Eunice była bardzo silna. Ja się jednak cieszę, że nas ominęła. Ja również. Choć dziś jak byliśmy na plaży, to widzieliśmy ślady, jakie po sobie pozostawiła Eunice. Pedestrian area, czyli taka promenada, była zasypana całkowicie piaskiem. Ciężko się chodziło, a oba nasze mola są zamknięte aż do odwołania alertów, bo cały czas obowiązują. A plaża? Pamiętasz, jak wyglądała? No jak? Miała takie gwoździe. To znaczy była taka gładka i te kamienie były tak poukładane przez wiatr, że wyglądały jak gwoździe, tak? Tak. Oj, to wyglądało naprawdę jak takie drewno, które jest całe z gwoździami. Niesamowity widok. I po tych śladach to było widać, że Eunice uderzyła u nas od lądu, a nie od morza. To ciężko wytłumaczyć, bo ona wpadła do nas jakby do miasta, powiała i potem z powrotem wróciła zataczając koło i dopiero do morza wtedy. No nie wiem, czy to wyjaśniłem jasno. Trochę no, zakręciłem. Ciężko to zrozumieć, ale tak, wpadła, wypadła i pofrunęła dalej na Szkocję. Ale ty, tata, musiałeś w piątek wyjść z domu. No właśnie, to było bardzo ciekawe, bo mimo, że trochę wiało, głowy może nie urywało, ale już uszy. I tak właśnie szedłem sobie deptakiem naszym, tam gdzie tylko piesi mogą sobie chodzić, gdzie są wszelkie sklepy. I nagle patrzę, a tam wyrywa od okulisty taki wielki szyld. To były 2 czy 3 blachy, już nie pamiętam, bo to takie długie było. To strasznie wyglądało. To leciało po szybach, waliło w okna. No jakoś ich nie rozwaliło na szczęście, że nie popękały, czyli mocne szyby. Ale to było nieprawdopodobne. Patrzyłem i nie wierzyłem, że jestem tego świadkiem. No byłem trochę daleko, a na ulicy praktycznie nikogo nie było na tym deptaku. A to wszystko na klej było, nawet nie na śruby. To dobrze, Haniu, że ty byłaś w domu, prawda? Może.
A dlaczego mówimy, że ten sztorm ma na imię Eunice? Ten z zeszłego tygodnia Dudley? Dlaczego nazywamy je imionami? Jakieś pomysły? No bo my lubimy nadawać imiona i wszystko po imieniu nazywać. No to ja wam wytłumaczę. Istnieje całkiem logiczne wytłumaczenie nazewnictwa burzy, sztormu. Generalnie zagrożenia. Ma to na celu po prostu uświadomienie ludziom, gdy zbliża się ciężka pogoda. A pomysł jest taki, że usłyszysz nazwę i będziesz wiedział, że nadchodzi silny wiatr, deszcz lub śnieg. W ten sposób ludzie są w lepszej pozycji i mogą lepiej chronić siebie i swoje własności. W tym roku mieliśmy już Malika, Cory i Dudleya, a w piątek nawiedziła nas Eunice. Na naszym Instagramie i Facebooku możecie zobaczyć, jakie szkody para Dudley i Eunice wyrządziły w Wielkiej Brytanii. Bo Wielka Brytania to nie tylko Anglia, ale... Skocja, Walia i Northern Ireland. Czyli Irlandia Północna, Hania. Dzisiaj ciężko z Hanią. Bo Irlandia składa się z dwóch części, tej Irlandii Właściwej oraz Irlandii Północnej. Irlandia Północna to jest taki kawałek tylko na samym północnym końcuszku tej wyspy i on należy do Zjednoczonego Królestwa, do UK. Natomiast cała reszta to jest oddzielne państwo. To jest takie trochę dziwne, że taka wyspa jest sobie podzielona, no ale tak jest historycznie. No, no tak, ale Eunice nie patrzyła na to, tylko uderzyła w całą Irlandię, tak? Biła w kogo się dało. Dokładnie. No dobrze, ale wracając do nazw. To w UK, czyli w Wielkiej Brytanii, zaczęto nadawać te imiona dopiero od 2015 roku. Najpierw zaczęła właśnie Irlandia, a potem pomysł podłapała nawet Holandia. Nazwę podaje się, gdy spodziewane jest, że burza spowoduje średnie lub duże uderzenia, lub w warunkach pogodowych może potencjalnie wywołać bursztynowe lub czerwone ostrzeżenie. A bursztynowe to jakie? Amber. Czyli pomarańczowe. Ostrzeżenia te są wysyłane za pośrednictwem Krajowej Służby Ostrzegania, tak zwane Met Office, czyli Biuro Meteorologiczne. I są wydawane dla takich rzeczy jak deszcz, wiatr, śnieg, lód, mgła i nawet ekstremalne upały. Ale kto decyduje o imieniu? Głównie to właśnie to Biuro Meteorologiczne, Met Office. Ale ono prosi opinię publiczną, czyli wszystkich ludzi, o zasugerowanie możliwych imion i nowa lista jest publikowana co roku. Wybiera się imiona od litery A do prawie Z. Ale tam już wam mama Hani wytłumaczy zaraz, bo one zmieniają się i pomiędzy mężczyznami i kobietami, więc w tym cyklu widzieliśmy już Arwenem, Barę i Cory. Mhm. W zeszłym roku brytyjska opinia publiczna złożyła ponad 10 tysięcy zgłoszeń, a wybrane imiona odzwierciedlają to, co ludzie lubią. Na przykład kota, który ponoć zawsze wchodzi do domu i zachowuje się jak burza. I od jego, a raczej jej imienia nazwano Storm Ruby. Podczas gdy Storm Logan wziął swoje imię od wnuka pewnego bramkarza, który jest szybki jak błyskawica. A wszyscy myśleli, że to od Wolverine'a jest. A czy wiecie może, jak będzie nazywał się kolejny sztorm? Nie. Tata, a ty? Wiem, bo ty mi powiedziałaś. No to jak będzie się nazywał? Franklin. Franklin. No to już wiemy, że następny sztorm w Anglii to będzie Franklin. Szybko jeszcze o imionach. Tata mówił, że te imiona nadawane są alfabetycznie, ale są litery takie jak Q, czyli Q, U, X, Y i Z i w Europie nie używamy tych liter. Ma to na celu uniknięcie kolizji z amerykańskim nazewnictwem huraganów. I właśnie ten sztorm Eunice ostatni przyniósł ze sobą czerwone ostrzeżenie pogodowe, czyli najsilniejszy alarm, co oznacza, że spodziewana była pogoda zagrażająca życiu i ryzyko dużych zakłóceń w podróży, a także dostawach energii. I tak też było. Powalone drzewa, zerwane dachówki i dachy, brak prądu, lokalne podtopienia. Na szczęście nie tutaj, gdzie my mieszkamy. Bo u nas był Amber Alert. Czyli bursztynowy lub inaczej pomarańczowy. Bursztynowe ostrzeżenie to kolejny poziom niżej niż czerwone ostrzeżenie, więc sytuacja nie jest aż tak poważna. Bursztyn oznacza, że jest całkiem prawdopodobne, że zła pogoda wpłynie na ludzi. Prawdopodobnie będą opóźnienia w podróży, zamknięcie dróg, kolei oraz przerwy w dostawie prądu. Tak jak mówiliśmy, są cztery podstawowe alerty. Najniższy to jest zielony, potem mamy żółty, potem mamy pomarańczowy lub bursztynowy, bo tak go tutaj nazywamy w Anglii, i najgroźniejszy jest to alert czerwony. I tym oto akcentem kończymy nasze wietrzne pogaduchy. W dzisiejszym odcinku mieliśmy mówić o zagrożeniu w sieci internetowej,
ale Eunice postanowiła nam zmienić plany. Podobnie jak wszystkim w Anglii. Ja bym chciała kogoś pozdrowić. Serdecznie pozdrawiam Helenkę i mama Magdalena z Wrocławia. A teraz zapraszamy na bajkowisko pod tytułem... Trufle. Trufel. Jeden trufel. Trufle. Pracowaliśmy nad nim dość długo, ale wyszło wszystko fantastycznie. A kto się też przyczynił do napisania tego opowiadania, Piotrze? Hania, tam na żywca Hania wpisała. Ja byłem w ciężkim szoku. Zapraszamy! W czasie, gdy mistrz Alubart rozmawiał z Magdą, ciastkowa panienka wyruszyła w podróż. A ta wyprawa okazała się być najdłuższą w jej życiu. Wszystko zaczęło się bardzo niepozornie. Tak to bowiem zwykle w życiu bywa, że nie zwracamy uwagi na różne niepozorne zdarzenia, które dopiero po czasie okazują się być tak ważne, że pamiętamy je już na zawsze. Dawno temu, gdy Zida odkryła, że jest ciastkową panienką, znała już tak wiele różnych przepisów ciastkarskich, że bardzo rzadko korzystała z książek piekarniczych. Bo owszem, miała takie. I to całą bibliotekę w swoim pałacu. Ale mieć książki, a czynić użytek z treści w nich zawartych, to dwie zupełnie różne sprawy. Wiedza Zidy była niemal tak wielka, jak zawartość jej biblioteki. Gdy zorganizowała spotkanie kobolda z 13 matką, postanowiła ten fakt uczcić w odpowiedni sposób. Napracowała się, więc należała się jej nagroda. A przynajmniej wyjątkowe zwieńczenie tego, co dokonała. A zakrawało to na coś, co ludzie określają mianem cudu. Doprowadziła bowiem do spotkania dwóch nieprzyjaźnie do siebie nastawionych żywiołów. Było to tak, jakby Zida połączyła ze sobą ogień i dynamit, a jednocześnie zadbała o to, aby nie doszło do wybuchu. Ogniem był Alubart, a dynamitem Magda. Zida zaś była przekonana, że spotkanie zakończy się sukcesem, że Magda przebaczy zdradę koboldów, że zrozumie ją i uznała, że to nieodległe przecież porozumienie powinno zostać uświęcone ciastem. Ale nie jakimś zwykłym wypiekiem, choć w przypadku ciastkowej panienki każdy jej wypiek jest niezwykły. Niemniej jednak postanowiła zrobić ciasto szczególne. Przez chwilę zastanawiała się jakie. Żaden pomysł nie przyszedł, a skoro tak, to postanowiła znaleźć taki przepis w swej bibliotece. Jak już mówiłam, Zida miała bowiem taką. Znajdowały się w niej księgi cukiernicze z niezliczonych światów. Niektóre nawet nie miały formy, którą my uważalibyśmy za książkę. Albo w ogóle za jakikolwiek fizyczny przedmiot. Zrobiła to, co zawsze. Weszła do okrągłego pomieszczenia i pozwoliła swoim nogom na poprowadzenie jej. Zatrzymała się przy drabince bibliotecznej i przesunęła, a następnie rozpoczęła wspinaczkę. Stopień za stopniem. Zatrzymała się mniej więcej w połowie. Wyciągnęła lewą rękę i opuszkami palców delikatnie pociągnęła za krawędź grzbietu wybraną przez dłoń książkę. Przytuliła ją do swej piersi i zeszła na dół. Księgę położyła na stole zajmującym środek biblioteki. Zamknęła oczy i otworzyła ją. Truflowe marzenie, przeczytała nazwę wybranego ciasta. Sam przepis wydał jej się całkiem prosty. Problematyczny okazał się jedynie ten składnik. Trufel. Chodziło bowiem o prawdziwego trufla, a nie o znaną wszystkim słodkość. Trufle należą do grzybów zwanych workowymi, a ich cechą wyjątkową jest to, że nie rosną na powierzchni, lecz w ziemi, jakieś 20 cm w głąb. Takie środowisko uniemożliwia im rozwinięcie trzonu, kapelusza czy też nitkowatej grzybni. Rosną w ziemi, więc są twarde i jakby zdrewniałe. Być może dlatego, że żyją w całkowitej niemal symbiozie z dębem, bukiem, lipą, grabem czy leszczyną. Ale za to jaki mają smak. Wyjątkowy. Tyle, że ich znalezienie wymaga niemałych umiejętności, a przede wszystkim rozwiniętego zmysłu powonienia. Tylko stworzenia o doskonałym węchu to potrafią. Wśród koneserów najbardziej ceniona jest trufla biała,
lecz do znalezionego w starej księdze przepisu potrzebna była trufla turkusowa. Pod przepisem ręcznie dopisała któraś z poprzednich właścicielek, jak znaleźć turkusową truflę, a przede wszystkim gdzie, to znaczy na którym ze światów. I zrozumiała, że potrzebuje przewodnika, szczególnego przewodnika. Zamknęła oczy i wyobraziła sobie jego pyszczek. Nastąpiła bardzo silna koncentracja i połączyła się z nim. Niedługo potem oboje wyruszyli po trufla. Piegus nie był zachwycony celem podróży, ale niewiele mógł na to poradzić. Będąc honorowym kotem, nigdy nie pozwolił, by Zidzie udać się samej na świat, z którego pochodził. Tym bardziej, że niepodzielnie rządziły nim węże. Nawet jeśli miejsce, do którego się udawali, było od nich wolne. Bo w to miejsce nie zapuszczał się nikt. Niepostrzeżenie przedarli się przez lasy pozostające pod kontrolą najeźdźców i weszli do tej części puszczy, która jest uważana za świętą. Nie dlatego, że była poświęcona jakimkolwiek stworzeniom duchowym. Była święta, gdyż każdy nieproszony wędrowiec mógł pozostać w niej na zawsze, bez względu na to, jak liczne zastępy weszłyby w to miejsce. Boleśnie przekonały się o tym węże, gdy całe dwa ich legiony po prostu zniknęły. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Piegus zadrżał i stał się znacznie bardziej ostrożny niż wcześniej. Na tym świecie przybrał swoje naturalne rozmiary i dziewczynka z pewnością mogłaby siedzieć na jego grzbiecie i podróżować. Zresztą kot sam to zaproponował, ale Zida nie chciała go w ten sposób wykorzystywać. Przewodnik nie był z tego zbyt zadowolony, gdyż w ten sposób miałby większą kontrolę nad jej bezpieczeństwem. Ale cóż, nie mógł jej przecież do niczego zmuszać. Powoli stawiał łapy. Miał wrażenie, że stąpa po cienkim, delikatnym materiale, pod którym znajduje się woda. Zupełnie jakby szedł przez łóżko wodne. Z tego też powodu odruchowo głębiej schował swoje pazury. I wąchał. Bardzo dokładnie wąchał. Tutaj! Powiedział kot. Dziewczynka spojrzała na ogromny, potężny, stary bóg wskazany przez przewodnika. Jesteś pewien, piegusku? Kot tylko skinął na potwierdzenie głową i odsunął się na kilka kroków. Gdy dziewczynka wyjęła stalową łopatkę, to rozejrzał się wokół. Postanowił obejść dookoła teren, na którym się znajdowali. Nie chciał żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Zida zaczęła bardzo delikatnie kopać w korzeniach dębu. Zobaczyła, że piegus bardzo dokładnie rozgląda się po okolicy. Uśmiechnęła się do siebie. Był cudownym przyjacielem oraz wspaniałym obrońcą. A na tym świecie był większy od największego ziemskiego tygrysa i wyglądał bardzo groźnie, a przede wszystkim dostojnie. Trzecie wbicie łopatki spowodowało, że odruchowo spojrzała na swoją dłoń. Poczuła, że nie ma siły kopać dalej. Co jest? Pomyślała. Zmusiła się do odrzucenia na bok wykopanej gleby i wbiła stal po raz czwarty. Miała wrażenie, że nagle odpłynęły z niej wszystkie siły, zupełnie tak, jakby przebiegła długi dystans. Odruchowo oparła się o pień, w prawej dłoni trzymając narzędzie. Ciężko oddychała. Muszę chwilę odpocząć. Tylko chwileczkę. I oparła się plecami o dąb. W tym czasie piegus zakończył obchód i skierował się w stronę dębu. Nagle stanął zaskoczony widokiem. Zida z trudem oparła rękę o drzewo, a następnie bardzo powoli obróciła się i usiadła, opierając plecami o pień. Wokół niej unosił się dziwny, przezroczysty dym, a w świetle słońca padającego przez liście drzew skrzyły jak diamenciki jakieś maleńkie punkciki. A to co? Pomyślał zdziwiony i ruszył w stronę przyjaciółki, wokół której dym zaczął gęstnieć i stopniowo pokrywać całe jej ciało. Zaś diamenciki zaczęły przybierać kształt więzów, zupełnie tak samo jak wyglądają światełka na choince podczas świąt bożonarodzeniowych. A ściółka, w której dziewczynka kopała, jakby zaczęła pokrywać powstający kokon mgiełki i diamencików. Zida odwróciła głowę w stronę kota, a ten stwierdził, że uśmiecha się. Zerwał się do biegu i nic. W zasadzie to nic nie wyszło z galopu. Miał wrażenie, że przebija się przez jakąś gęstą powierzchnię niewidocznego czegoś, jakby galaretki, tyle, że to było powietrze, nic więcej. A nie mógł zbliżyć się do Zidy, przynajmniej nie mógł tego zrobić w kilku susach. Spojrzał w dół na łapy. Powoli zapadały się w ściółkę. Odruchowo ruszył do tyłu,
a im bardziej się oddalał, tym robił to szybciej. Ponownie ruszył do przodu i ponownie krok robił się coraz wolniejszy. Zrozumiał, że sam nie pomoże swej przyjaciółce. Zaznaczył miejsce, w którym stał i ruszył po pomoc. Trzeba mu przyznać, że bardzo szybko stanął przed drzwiami chałupy Magdy. Wydał ogromny ryk. Choć gdybyśmy to my byli świadkami tego zdarzenia, to wydałoby się nam, że zwykły domowy kotek zamiałczał. I tyle. Jednakże w samym domu zapadła cisza. Ani mistrz Alubart, ani 13. matka Magda nie powiedzieli ani słowa. Jeszcze nigdy nie słyszeli tak przerażającego ryku. Rudowłosa kobieta zerwała się z bujanego fotela i wybiegła przed dom. Kobold udał się za nią. Piegus zaś w kilku krótkich zdaniach opowiedział o ostatnich wydarzeniach, choć zupełnie nie potrafił wyjaśnić, jakie niebezpieczeństwo grozi Zidzie. Przygotowanie się do podróży zajęło Magdzie zaledwie kilka chwil. Ale gdy stanęła przed ścianą w swym pokoju, chcąc otworzyć drzwi do wieloświata, kobold powiedział: nie, to zajmie zbyt wiele czasu, a i niewiele da. Odsuń się, proszę pani. Rudowłosa spojrzała tylko na niziołka i przesunęła się w bok. Mistrz Alubart jedną ręką dotknął głowy kota, a drugą ściany. Następnie wymamrotał sobie tylko znane zaklęcie i naparł na ścianę. Bardzo powoli otworzył ciężkie kamienne odrzwia. Weszli do środka. Rozmigotał kamień na wędrownym kiju Magdy. Więcej światła dał pierścień na ręce kobolda. Szli kamiennym korytarzem. Co jakiś czas na ścianach jarzyły się różnokolorowe kamienie. Za którymś z kolejnych załomów najpierw spostrzegli cień, który okazał się być wielką gąsienicą. Z jednego końca wydobywał się niemal niewidoczny dym. Unosił się ku górze i przez dziesiątki maleńkich otworów uchodził gdzieś na zewnątrz. To tutaj! Powiedział Alubart, robiąc miejsce Magdzie. Rudowłosa wiedziała, że nie ma zbyt wiele czasu. Musiała podjąć działanie, które uratuje całą i zdrową Zidę. Nie wiedziała tylko, jak przegonić stąd tego olbrzymiego owada, który był powodem kłopotów ciastkowej panienki. Skoncentrowała się i usłyszała coś jakby dźwięk. Jakby szelest tysięcy kroków. Tylko skąd? Uruchomiła swój wewnętrzny wzrok i rozpoczęła skanowanie korytarza za ciałem gąsienicy. Ujrzała nieprzebrane szeregi czerwonych mrówek, nieustannie karmiących, pokrywające się kokonem cielsko. Dlaczego one karmią ją, a nie własną królową? Zastanawiała się Magda. Spojrzała na sklepienie korytarza i wewnętrznym wzrokiem przebiła je. Ujrzała, jak nad miejscem, gdzie akurat się znajdowali, spokojnie kołowały dwa wielkie motyle o grafitowych skrzydłach. I w jednej chwili zrozumiała, co się dzieje. Oto wielka gąsienica gotowa była do zrzucenia swego starego ciała i przekształcenia się w motyla. Niemal całe ciało pokryte było kokonem i wewnątrz już następowała przemiana. Aby bezpiecznie wylecieć, musiała na wszelki wypadek unieszkodliwić wszelkie stworzenia znajdujące się na zewnątrz. Stąd ów dym. Dźwięk zaś wydobywał się z jej żuwaczek i był to śpiew, którym hipnotyzowała mrówki. A wszystko po to, by dostarczały jej pożywienia niezbędnego do transformowania się w motyla. Gdyby nie to, iż Zida wymagała natychmiastowej pomocy, to Magda wycofałaby się w ciszy. Jednakże to był luksus, na który teraz nie mogła sobie pozwolić. Postanowiła przyspieszyć przemianę owada. Dłonie rudowłosej zaczęły się poruszać na wysokości brzucha w taki sposób, jakby otaczały niewidoczną kulę. I w jednej chwili wyrzuciła ręce w stronę gąsienicy. Jasno niebieski promień światła uderzył w owada. Nastąpiła chwila ciszy i nagle kokon eksplodował. Motyl rozwinął skrzydła i uderzył w sklepienie nad sobą. Zrobił się otwór, przez który wyleciał. Mrówki przez chwilę stały nieruchomo, nie wiedząc, co robić. I w jednej chwili odwróciły się i odeszły. Korytarz stał się drożny. Jedynie mistrz Alubart kręcił głową, biadoląc pod nosem nad czekającą go pracą. Otwór posłużył również ekipie ratowniczej, która wydostała się na zewnątrz. Magda od razu podbiegła do wybrzuszenia na pniu drzewa, zdając sobie sprawę, iż pod grzybnią znajduje się Zida. Ruchem ręki zaczęła ją zrywać. Piegus zauważył, że to, co wziął za niebieskie diamenciki, to jakieś maleńkie stworzonka zostawiające mnóstwo śluzu. A, to one obudowały Zidę.
A ja myślałem, że grzybnia. Pomyślał Piegus i spostrzegł, że Magda kładzie Zidę na swoich kolanach. Cóż jednak działo się w tym czasie z Zidą? Najpierw oślepiło ją światło, promieniujące z powoli narastającego bąbla bagna, które rozciągało się wokół niej. I ujrzała, jak jakieś olbrzymie, wściekłe stworzenie powoli podeszło do owego źródła światła. Serce znacznie przyspieszyło w jej klatce piersiowej i wydawało się, iż jego tętniący miarowo dźwięk wypełnił całą głowę. Tam, 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 tam. Próbowała zrobić krok w tył. Stopy nie drgnęły. Jakiś rodzaj makabrycznych pnączy wirował wokół nich i na stałe przytwierdzał do podłoża. Pnącza ruszyły w górę. Zawirowały na rękach i powoli oplotły całe ciało. A następnie zaczęły jakby wciągać ją do ciemnego, głębokiego więzienia? Trwało to długo, bardzo długo. Aż zrozumiała, że nigdy się nie skończy, że weszła w nieskończoność. I w tej jednej chwili, w tym błysku zrozumienia, zobaczyła wszystko i stała się wszystkim. Wzięła głęboki wdech, wypełnił każdą komórkę jej zanikającego ciałka i bardzo powoli rozpoczęła swój ostatni wydech, wypełniając nim ogromną pustkę, nieskończoności. A im mniej było w niej powietrza, tym więcej przybywało zrozumienia. Nagle usłyszała znajomy głos wydobywający się spoza milionów niewidzialnych kotar. Zida, kochanie! Mama? Wyartykułowała w myśli. Magda trzymała w ramionach leżącą dziewczynkę. Zetknęła swoje czoło z jej czołem. I nagle Zida wciągnęła potężny haust powietrza. Zupełnie jak to robią ludzie, których podtopiła woda. Mama? Z jej ust dobiegło cichutkie zapytanie. Było tak ciche, że usłyszała je jedynie Magda. To ja, słoneczko. Magda. Babcia. Babcia, Zido. Babcia. Dziewczynka otworzyła oczy i zobaczyła nad sobą uśmiechniętą twarz 13 matki, z oczu której płynęły łzy. Dlaczego płaczesz, babciu? To szczęście, wnusiu, to szczęście, powiedziała rudowłosa kobieta i mocno wtuliła w ramiona Zidę, która natychmiast zapadła w sen. Oddychała głęboko. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa.